Może wytaniejszy, może tańszy. Brawa towarzyszyły symbolicznemu otwarciu stałej ekspozycji w liceum nr 2 imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu. Dzisiejsza uroczystość rozpocznie się za moment od uroczystego odsłonięcia galerii obrazów pana Tadeusza Kurka, który, jak państwo za chwilę usłyszą, zgodził się przekazać szkole ten dar wspaniałych swoich grafik przedstawiających bohaterów ziemi świętokrzyskiej. Wystawa Tadeusza Kurka, przedstawiająca sylwetki żołnierzy Armii Krajowej, m.in. Jana Piwnika Ponurego, odwiedziła już podziemia w Szewnie oraz szkoły w Ostrowcu. Teraz na stałe zagości w budynku Chreptowicza. Ta część 29 portretów, które przekazałem i wybrałem specjalnie, wśród nich jest wielu nauczycieli, wybrałem dla tej szkoły, z którą byłem związany przez wiele lat, ponad 30 lat pracowałem z kilkoma dyrektorami. Otwarcie ekspozycji było jednym z elementów uroczystych obchodów Dnia Patrona, który co roku 4 marca w dniu rocznicy śmierci Chreptowicza świętuje Liceum Ogólnokształcące nr 2. Tradycyjnie już, bo po raz 7 z tej okazji w szkole odbył się konkurs historyczny. W tym roku tematem wiodącym konkursu jest Polska pod rządami pierwszych Piastów, co oczywiście ma związek z 1050. rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Na temat chrztu Polski swój wykład wygłosiła dr Sylwia Konarska-Zimnicka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W konkursie historycznym co roku znajdują się również pytania dotyczące postaci patrona szkoły. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów. W tym roku udział w nim wzięło 35 osób. Traktujemy ten konkurs jako taką formę popularyzacji historii. Staramy się w ten sposób zachęcić uczniów do poznawania historii oraz oczywiście próbujemy zachęcić również do zainteresowania się historią życia, działalności naszego patrona. Dyrektor placówki Sławomir Miszczuk podkreślał, jak ważne w działalności szkoły jest wychowanie patriotyczne. Realizujemy to wychowanie patriotyczne nie tylko poprzez dzisiejsze święto, dzisiejszą rocznicę, ale również w codziennym życiu. Wystarczy przejść po naszej 102-letniej szkole, żeby zobaczyć, że te akcenty patriotyczne są obecne cały czas w naszej szkole. Joachim Chreptowicz jest patronem liceum nr 2 od 1923 roku, zaś od 1980 w placówce co roku odbywają się uroczyste obchody z okazji Dnia Patrona.